Siemano moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym kosmetycznym less waste, czyli o wykorzystywaniu produktów, które Wam się nie sprawdziły. Tutaj mamy dzisiaj drugą część, poprzedni odcinek podlinkuję Wam oczywiście na dole. Spisałam sobie Wasze kolejne pytania, kolejne rzeczy, które kupiliście. Nie sprawdzają Wam się tak za bardzo i chcielibyście jakoś spróbować je wykorzystać, także jedziemy z tematem. Na pierwszy ogień bierzemy naturalny dezodorant. Ja nie mam pojęcia, ile zużyłam dezodorantów naturalnych, które mi się nie sprawdziły, ale będzie ich bardzo duża pula, ponieważ często mam tak, że kupuję taki produkt i okazuje się, że to jest totalna masakra. To jeśli chodzi, znaczy totalna masakra w moim przypadku, nie dlatego, że je potępiam ogólnie, tylko dlatego, że naturalne dezodoranty często w moim przypadku powodują po cenie i lepiej wychodzę na tym, jeśli nie użyję w ogóle dezodorantu, niż jeśli użyję takiego właśnie naturalnego. W tym roku się dużo zmieniło, bo przyjmowałam mnóstwo hormonów i całe moje ciało się rozregulowało, także będę chyba dawać jakieś nowe szanse, ale w oparciu o moje poprzednie doświadczenia Wam opowiem dzisiaj, jak można sobie taki kosmetyk wykorzystać. Jeżeli to jest naturalny dezodorant w słoiczku, gdzieś taki w kremie, bo tych kremowych chyba naturalnych jest najwięcej, to możecie go wykorzystać albo do smarowania podeszw stóp, jeżeli macie problem z nadmiernym poceniem, zwłaszcza jeżeli macie na przykład obuwie, które nie przypuszcza za bardzo powietrza i stopy się pocą w zimie, albo jeżeli latem chodzicie w sandałach i chcecie jakoś zapobiec temu problemowi, to możecie spróbować w ten sposób. Druga rzecz, jeżeli to jest naturalny dezodorant właśnie taki kremowy, one często mają grudki, albo mają taką teksturę, tam jest soda dodana i często jest w ten sposób, że właśnie one mają taką teksturę trochę ziarnistą, to jeżeli wymieszacie sobie to dosłownie na dłoni w momencie, kiedy chcecie już tego używać z niewielką ilością na przykład cukru albo kawy, to możecie to przerobić na wspaniały peeling do ciała i w ten sposób sobie to wykorzystać, bo natychmiast będzie to spłukane, więc nie ma problemu. Jeżeli oczywiście jest taka sytuacja, że macie uczulenie na sodę i wychodzą Wam bąble i tak dalej, no to wtedy trzeba taki kosmetyk już wyrzucić. Nie ma co albo oddać komuś, kto by tam sobie chciał go spróbować, bo jeżeli Was coś uczula, to nie ma co kombinować pod górkę, tylko lepiej uniknąć po prostu jakichś nieprzyjemnych konsekwencji. Natomiast jeżeli macie takie dezodoranty, które są w kulce na przykład, takie płynne i one też Wam się nie sprawdzają, to ponownie można albo użyć ich do stóp, albo użyć ich jako kosmetyków, które się sprawdzą przeciw otarciom. No teraz akurat jest zimno, więc to nie jest problem, bo nosimy ubrania, ale na przykład latem, jeżeli macie coś takiego, że jest bardzo duży biust i są otarcia pod biustem, albo jeżeli są uda, które się stykają w trakcie chodzenia i tam robią się otarcia właśnie z tego powodu, że skóra pociera o skórę, to taki dezodorant można wykorzystać również w tym miejscu, posmarować i w większości przypadków to daje sporą ulgę, także może to jest jakieś dla Was rozwiązanie. Dalej mamy zbyt lekki krem pod oczy i tutaj albo możecie wymieszać sobie ten krem z niewielką ilością olejku, jakiegoś serum olejowego albo po prostu oleju pielęgnacyjnego. Ja bardzo lubię pod oczy olej awokado, więc to Wam mogę tutaj podrzucić. Miesza się dosłownie na dłoni albo na palcu, wyciska się odrobinę tego kremu pod oczy, miesza na drugi palec olejku, miesza się razem i nakłada pod oczy czy tam na powieki, to jest jakieś rozwiązanie. Jeżeli macie tak, że jest bardzo lekki ten krem i nie chcecie go z niczym mieszać, ale chcielibyście go zużyć, można to stosować raz na tydzień, raz na dwa tygodnie albo jako krem na noc na całą buzię i szyję, albo możecie zużyć taki krem do pielęgnacji dekoltu, one często mają ujędrniające działanie, więc to jest też fajna sprawa, albo można skorzystać z wielorazowych płatków pod oczy. Ja mam takie z Easy Living, na pewno Wam pokazywałam w jakichś ulubieńcach, to podlinkuję też ten odcinek na dole i będzie niedługo film o różnych preparatach pod oczy, to też tam postaram się o tym powiedzieć więcej. W każdym razie to są silikonowe płatki, które nie są niczym nasączone, to jest po prostu zwykły płatek. Wtedy smarujemy taką grubszą warstwą ten nasz lekki krem pod oczy albo na ten płatek, albo na skórę. Płatek przykładamy i używamy tego właśnie jako takiego płatka o poranku, na przykład, żeby trochę zmniejszyć opuchliznę. To często, jeśli jest za lekki krem i się mega szybko wchłania, to ten płatek spowalnia to wchłanianie i pozwala uzyskać więcej benefitów, więc może wtedy okaże się, że to jest kosmetyk w sam raz dla Was. Żel do loków. Tu nie ukrywam, miałam największy problem, bo ja miałam chyba ze 3 albo 4 opakowania żelu, który mi się kompletnie nie sprawdzał i oddawałam je po prostu innym koleżankom z lokami, ale tak mużdżyłam ostatnio nad tym, mówię, jakbym wykorzystała, jakbym miała żel do loków i on by mi się kompletnie nie sprawdzał, jakbym go wykorzystała. No i wymużdżyłam, że tak. Albo używałabym go na jakiejś małej szczoteczce do zębów albo czymś takim do uklepywania tych baby hairów, jeśli ktoś ma takie odstające te mini włoski i mu to przeszkadza, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiem, że mnóstwo osób poleca stosowanie żelu do włosów albo żelu do loków do zaczesywania brwi.
drzwi. Ja nie jestem fanką takich rozwiązań, ale podaję, może ktoś będzie na tyle odważny, żeby zaryzykować czy tam sprawdzić, to tutaj jest jakaś taka znak ze znakiem zapytania. Ja bym tego nie zrobiła, zwłaszcza, że mam bardzo cienkie brwi i one są blisko skóry, więc obawiałabym się, że coś tam się będzie działo. Kolejna rzecz jest taka, że ja swój żel w połowie zużyłam jako podkład pod olej. Normalnie albo nacierałam włosy tym żelem, jak one były wilgotne i wtedy mieszałam to z olejem już na włosach, w sensie rozprowadziłam sobie żel i wtedy rozprowadzałam olej, albo robiłam w ten sposób, że do miseczki wkładałam taką, nie wiem, może łyżkę stołową, może nawet nie, trochę mniej żelu i do tego dokładałam olej, mieszałam to razem i takim właśnie glutkiem olejowałam sobie włosy, to też było spoko rozwiązanie, także zobaczcie, może coś z tego będzie dla Was w porządku. Gąbka do makijażu. Tutaj mam fajne pomysły, myślę. To jest rzecz, którą da się zużyć. Ja też wielokrotnie byłam sfrustrowana, że kupiłam, zapłaciłam za tą gąbkę sporo pieniędzy i później miałam takie, serio? Jesteś twarda jak beton, ja mam tym robić makijaż, ale oczywiście moja wewnętrzna złotówka nie pozwoliła mi wyrzucić jej do kosza, więc robiłam różne patenty z tymi gąbkami. Jeżeli weźmiecie nóż jakiś ostry, to albo nożyczki, to da się pociąć w paski taką gąbkę i wtedy, w sensie takie jakby plasterki, i wtedy można je używać na przykład do zmywania maseczek glinkowych. One mają taką teksturę, że łatwo ściągają maseczkę glinkową, więc to jest jedno rozwiązanie. Druga rzecz, jeżeli się potnie w bardzo cienkie plasterki gąbkę do makijażu, to można jedną taką trzymać gdzieś w pustej puderniczce i w ciągu dnia, jak Wam się wyświecają minerały na przykład, albo po prostu podkład, bo jest tłusta skóra, to można pustą taką gąbkę, na której niczego nie ma, przyłożyć po prostu i użyć jej jako takiej bibułki matującej. One świetnie wciągają ten naturalny tłuszcz, ten łój z twarzy. Wiem, że kochacie to słowo. Ja uwielbiam, dlatego go z taką lubością używam. Natomiast mają teksturę, która nie do końca ściąga makijaż, więc czasem jest tak, że właśnie uda się elegancko, bez żadnego naruszenia tą skórę zmatowić w ciągu dnia. To jest kolejna rzecz. I jeszcze parę razy próbowałam. Co prawda to parę to jest dwie sztuki, bo ja po prostu dostawałam szału, jak przychodziło mi do korzystania z acetonu, ale miałam taki polot kiedyś, że chciałam zobaczyć, czy dam radę jakoś łatwo acetonem ściągnąć hybrydy z paznokci u stóp i po prostu taką gąbkę do makijażu pocięłam na kawałki, nasączyłam tym właśnie acetonem i to przykleiłam na chwilę do paznokci, żeby mi nie wysychało i tak dalej, i tak dalej. Nawet się to sprawdziło, także może to jest dla Was jakieś rozwiązanie. Ja nie lubię acetonu ogólnie i tak unikam bardzo, ale w tamtym przypadku było to wykorzystanie tej gąbki. Pomyślałam sobie, że też Wam dzisiaj o tym powiem. A nóż komuś się przyda. Dalej mamy za słaby krem nawilżający. Ja wnioskuję, że przez za słaby ktoś ma na myśli, że albo za mało nawilża, albo jest za lekka formuła, a to są dwie zupełnie inne rzeczy. Więc jeżeli za mało nawilża, to można dodać do takiego kremu na przykład żelu hialuronowego, i wtedy będzie produkt, który będzie się lepiej sprawdzał. Albo można pod ten krem położyć serum nawilżające, albo wymieszać też na dłoni tuż przed aplikacją serum nawilżające z tym Waszym kremem do twarzy i w ten sposób go wykorzystać. Można, jeżeli jest za lekki, za lekka konsystencja, można dodać odrobinę olejku, właśnie albo jakiegoś serum olejowego, albo oleju pielęgnacyjnego i tym sposobem wzbogacić właśnie tą formułę Waszego kremu. Można też zrobić sobie w ten sposób, że nakładacie na twarz cienką warstwę tego kremu lekkiego, który Wam tak średnio pasuje, i na to nakładacie maseczkę w płacie. To się bardzo często sprawdza. Wiem, że to jest nieintuicyjne, żeby nałożyć krem i na tą maseczkę, ale często to jest rzecz, która rozwiązuje problem i nagle się okazuje, że hej, a ten lekki krem to taki w sumie trochę booster i nawet całkiem się sprawdza, więc to jest kolejna rzecz. Albo można zużyć taki krem pod krem z filtrem. Jeżeli chcecie czegoś lekkiego, żeby Wam się nie ważyło, a stosujecie codziennie, to jest jakaś taka opcja wykorzystania. Jeżeli solo ten krem to jest zdecydowanie za mało, to pod kremami z filtrem, zwłaszcza takimi ciężkimi, często się sprawdza taka kompozycja, takie właśnie zestawienie. No a jeżeli wszystkie te opcje są niewystarczające, to zawsze można jeszcze zastosować ten krem do pielęgnacji biustu i dekoltu, posmarować nim dłonie, albo ogólnie zużyć jako kosmetyk do ciała lub jako zabieg na dłonie. Wtedy smarujemy bardzo grubą warstwą właśnie dłonie i szczególnie te okolice wokół paznokci i tam gdzieś, gdzie są skórki. Skóra jest na całych dłoniach, ale dobra, już zakładam, że wiecie, o co mi chodziło. I wtedy nakładamy bawełniane rękawiczki na dłonie, zostawiamy sobie to na kilkanaście minut jako właśnie taki zabieg silnie nawilżający i to jest, myślę, całkiem spoko opcja. Czasami też kremowałam włosy. Zdarzało mi się, że jak odżywkę do włosów jakąś potrzebowałam, a miałam ten krem i on mi się kompletnie nie sprawdzał, był właśnie taki za lekki, to nałożony na włosy jako taka lekka odżywka emolientowa, nawet całkiem spoko dawał radę.
olej rokitnikowy, to jest też bardzo dużo osób pytało o olej rokitnikowy, bo barwi, za mocno barwi i tak dalej. To no oczywiście solo to będzie trochę hardcore, no bo posmarowane na twarz sprawi, że ta twarz będzie pomarańczowa albo czerwona, także no nie do końca. Jeśli macie jakieś kosmetyki, które chcecie zafarbować, jakieś robicie domowe kule do kąpieli, takie rzeczy, to można po kropelce tego oleju używać. Ja ogólnie zawsze mówiłam, żeby sprawiać sobie olej rokitnikowy, jeśli już, to w takich malutkich opakowaniach. Jeśli macie na przykład balsam do ciała i chcecie, żeby odrobinę skóra miała taki cieplejszy odcień, to nie będzie opalenizna, absolutnie, nie liczcie na to, ale że będzie trochę cieplejszy miała odcień, to można kilka kropli dodać do balsamu do ciała. Jeśli chcecie mieć kolorową wodę w wannie, to można dodać kilka kropli oleju rokitnikowego do waszego żelu pod prysznic albo płynu do kąpieli i wtedy jak się będzie lało do wody, to będzie trochę bardziej pomarańczowa piana. No po prostu zużywać jako barwnik, jeżeli sobie nie możecie z nim poradzić. I jeszcze tu się zatrzymam na moment, bo mnóstwo było pytań o produkty, które są po terminie. No to ja powiem tyle, nie ryzykujmy swoim ciałem, po to te terminy ważności są badane przez asesora, zanim się wypuści kosmetyk na rynek, po to ktoś to sprawdza, żeby było dla Was bezpieczne, żeby tam nie było ilości bakterii, które będą dla Was szkodliwe, więc jak coś jest po terminie, to trzeba się z tym pożegnać. Jeśli macie olej, na przykład, no nie wiem, jakiś olej ze słodkich migdałów i Wam szkoda wylać do kosza, ale on już jest po terminie, to możecie sobie na przykład drewniane blaty nim nasmarować, albo deski do krojenia drewniane. Można natrzeć właśnie takim olejem, zostawić na kilka godzin, a później to umyć dokładnie i one wtedy będą takie odświeżone. To jest jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy. A nie, sorry, można jeszcze skórzane torebki takim przeterminowanym olejem potraktować, bo to też no, nie będzie na skórę, ani nie będzie spożywcze, więc będzie spoko. Albo skórzane buty. To też jest takie zabezpieczenie przed gdzieś, teraz akurat patrzę, bo śnieg z deszczem pada, przed solą na przykład, albo właśnie śniegiem, jakimś tam syfem innym, który na ulicy jest, to jeszcze te buty. To takie rzeczy przyszły mi teraz jeszcze do głowy. Hydrolat na bazie gliceryny albo tonik na bazie gliceryny, też sporo osób pytało, bo się okazuje, że gliceryna powoduje jakieś tam zapychanie, krostki na twarzy. Można zużyć bez najmniejszego problemu takiej hydrolat albo tonik do pielęgnacji włosów. Jeżeli chcecie spryskać sobie albo nasączyć delikatnie włosy właśnie takim produktem, a następnie nałożyć maskę albo olej, to jest fajna opcja do pielęgnacji włosów. Jeżeli to Wam nie pasuje, to można dolać sobie takiego hydrolatu czy toniku do kąpieli stóp i to sprawi, że stopy będą trochę bardziej miękkie. Nie będzie to jakaś taka rewelacja, że po prostu o Boże, no stopy jak nowe, jak mi ktoś odrąbał i przyszył i teraz mam od dziecka, tylko po prostu będzie trochę bardziej nawilżona ta skóra i kosmetyk nie będzie do wyrzucenia, więc to jest kolejna rzecz. Ja czasami takich produktów, które mi nie bardzo pasują i są to właśnie, no ja akurat lubię gliceryna, ale gdybym tak miała, że nie mogłabym z tą gliceryną sobie postępować na twarzy, to dolałabym tego też jako bonus do kąpieli, po prostu normalnie do wanny, bo często w tych produktach poza gliceryną jest jeszcze mnóstwo innych substancji nawilżających albo kojących, więc o, taka opcja. Szampon, który Wam nie leży. To też dużo osób pyta, jak właśnie jest jakiś problem ze skórą głowy i co zostajesz wtedy z butelką szamponu i co z nim zrobić. Ja najczęściej zużywam taki szampon jako żel pod prysznic i najczęściej nie mam najmniejszego z tym kłopotu. Czasami, jak się okazuje, że jest i tak za mocny i skóra mnie swędzi, to dolewam go do wanny i robię z niego po prostu pianę, tylko po to, żeby go zużyć. Czasami wlewam na przykład niewielką ilość takiego szamponu na dno butelki z pompką pianotwórczą, uzupełniam wodą albo jakimś hydrolatem i przerabiam to na mydło w piance takie do rąk, więc to są te opcje, które przychodzą mi do głowy. Myślę, że tak jest po prostu najłatwiej wykorzystać. A jeżeli nie chcecie pianki, to można też po prostu wlać do butelki z pompką i zużyć sobie taki szampon do mycia rąk. Naprawdę to nie będzie tak, że nagle na dłoniach będą, wiecie, 6-metrowe warkocze rosły. Za mocny żel pod prysznic, albo żel pod prysznic, który ktoś kupił z SLS-em i się okazuje, że ma wrażliwość jakąś dużą na SLS-y. Ja robię często tak, że jeżeli jest żel pod prysznic, który za mocno myje, jest taki, no może nie agresywny, ale taki, który wysusza, to wtedy właśnie też albo robię z niego produkt do robienia piany w wannie, a jeżeli ktoś nie ma wanny, to można wymieszać sobie ten produkt z olejem. I ja robiłam centralnie tak, że odlewałam trochę i powiedzmy, że w butelce 200 ml dolewałam nawet z 50 ml oleju. Ja wiem, że to jest dużo, ale spokojnie. Mieszałam, zamkręcałam czy zamykałam to opakowanie, mieszałam porządnie, żeby to się wszystko połączyło i zużywałam w ten sposób. To często rozwiązywało mój kłopot. Lata temu to był w ogóle mój go-to. Jak prawie żadnych nie było porządnych, dobrych dla mnie żeli pod prysznic, to, czy żelów,
któreś z tych form, nie pamiętam, to właśnie wlewałam sobie oleju do butelki i to pomagało mi naprawdę bardzo, bardzo mocno. No ostatecznie można go zużyć jako mydło do rąk, tylko wtedy no, bardzo często używa się mocno wysuszającego produktu, więc to taka trochę robota na darmo. Ale też do namaczania stóp, jeżeli ktoś robi pedikir na mokro, to można coś takiego wlać sobie na przykład z ziołami albo z jakąś solą do kąpieli do tej małej miski z wodą i w ten sposób wykorzystać. I na sam koniec został tonik kwasowy, też za mocny, albo taki, który za bardzo szczypie, albo jest nieprzyjemny w użytkowaniu i tak dalej, i tak dalej. To z tonikami kwasowymi ja mam dwa rozwiązania. Pierwsze jest takie, że można delikatnie rozprowadzić na skórze głowy i użyć jako ultra łagodnego peelingu do skóry głowy. W ten sposób można to wykorzystać. Ja wielokrotnie tak robiłam i naprawdę myślę, że to jest spoko opcja. A druga rzecz to wy mi podpowiedzieliście przy okazji jakiegoś poprzedniego odcinka, ja nie sprawdzałam jeszcze, ale no, patrząc po ilości osób, które w ten sposób robią, wnioskuję, że to jest dosyć powszechna praktyka. Można takim tonikiem kwasowym nasączyć wacik, a następnie przecierać na przykład łydki, jeżeli są jakieś takie akcje, że zaczynają wrastać włoski, albo trochę jest łuszcząca się skóra, to jest właśnie też całkiem spoko rozwiązanie. Mi się też zdarzało parę razy używać toników kwasowych jako peelingu pod pachami, bo ja z jakiegoś powodu na przykład ziarnistych peelingów pod pachami prawie nigdy nie używam, bo nie lubię tego uczucia po prostu, a do przetarcia właśnie w taki sposób to jest jakaś opcja na wykorzystanie takiego toniku, który Wam się nie sprawdził. Oczywiście, jeżeli nie było wcześniej używanej na przykład maszynki i skóra nie jest podrażniona, no bo wiadomo, na podrażnioną skórę sobie takich rzeczy nie robimy. Dobra, to byłoby na tyle. Długi był ten odcinek, ale mieliście bardzo dużo pytań. Mam jeszcze jedną część tego rozpisaną. Jak macie jeszcze jakieś konkretne pytania, to piszcie w komentarzu. Postaram się to spisać jakoś i zrobić przy okazji kolejnego odcinka uzupełnienie. Cóż, życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!